Witajcie! Po obejrzeniu tego wideo poznacie kilka faktów z życia jednej z najbardziej legendarnych i wpływowych osób w świecie sztuk walki – Bruce'a Lee. Jego historia pozostaje nie tylko wciągająca, ale i inspirująca. Przez wielu uważany był za nadczłowieka, który przeszedł samego siebie i stał się prawdziwą legendą. Niektórzy zarzucali Bruce'owi Lee, że genialnie prezentuje się tylko na filmach, a w prawdziwym życiu jego umiejętności nie były już aż tak imponujące. Wszyscy widzieliśmy w filmach tylko inscenizowane sceny walki i wydawało się, że takie akrobacje nie mogą mieć miejsca w rzeczywistości. Jeśli jednak obejrzycie to wideo do końca, zobaczycie prawdziwe możliwości Bruce'a Lee w walce. W latach 60. ubiegłego wieku Bruce Lee stworzył własny styl sztuk walki, który nazwał Jeet Kune Do. Nazwę tę można przetłumaczyć jako droga przechwytującej pięści. Od dzieciństwa Bruce często walczył z rówieśnikami, w wyniku czego jego rodzice musieli przenieść go z prestiżowej szkoły do zwykłej. W walkach ulicznych wykorzystywał chiński styl sztuk walki Wing Chun. Pewnego dnia przegrał z mistrzem kung fu i postanowił opanować ten rodzaj sztuki walki. Uczniowie szkoły kung fu odmówili walki z nierasowym Chińczykiem, dowiedziawszy się, że rodzice Bruce'a mieli przodków w Europie. Wtedy sam mistrz stał się jego sparring partnerem, co tylko przyniosło korzyści Bruce'owi. Bruce Lee ostatecznie opanował boks tajski, jiu-jitsu i wiele innych sztuk walki. Zamiast kłócić się, który styl uchodzi za najlepszy, postanowił wybrać najlepsze elementy każdego z nich i stworzyć własny. Tak też zrodziło się Jeet Kune Do, doskonała metoda samoobrony w walkach ulicznych. Ten styl wyróżnia się brakiem ścisłych zasad i zawiera najlepsze techniki z różnych sztuk walki. Bruce był wszechstronnym sportowcem, który wiele czasu poświęcał na treningi, aby osiągnąć najwyższą formę. Jego trening obejmował nie tylko klasyczne ćwiczenia, ale także elementy kulturystyki i innych sportów. Swego czasu Lee korzystał z wielu symulatorów sportowych, stworzonych specjalnie dla niego przez jego bliskiego przyjaciela Jamesa Lee. Część z nich zaprojektował po prostu na jego prośbę, a inne z konieczności. Przykład to worek bokserski. Bruce Lee jednym kopnięciem bocznym potrafił uszkodzić standardowy worek treningowy o wadze 68 kg. Dlatego wykonano dla niego worki treningowe z metalową podstawą, których waga wynosiła już 135 kg. Niewiarygodne, że nawet taki worek Bruce potrafił jednym kopnięciem posłać w sufit. Poza tym Lee biegał, jeździł na rowerze, ciężko pracował na drążku i poręczach, skakał ze skakanką. Wyróżniał się niesamowitą szybkością oraz refleksem. Jedną z jego ulubionych sztuczek były pompki na dwóch palcach. Ćwiczenie wykonywał dokładnie tak, jak sobie to wyobrażacie, a Bruce robił to tylko po to, by udowodnić, że to potrafi. Wielokrotnie publicznie wykonywał pompki, opierając się na podłodze tylko kciukiem i palcem wskazującym. Bruce potrafił zapalić zapałkę nunchako. Trudno w to uwierzyć, ale mu się to udało. Przykleił siarkę z pudełka zapałek do nunchako, pomocnik podrzucał zapałki, a Bruce wykonał tak celne ciosy, że nunchako zgrabnie trafiało w zapałkę i ją podpaliło. Nawiasem mówiąc, pomocnik pewnego razu trzymał nawet zapałkę w zębach. A co z filmem, w którym Bruce gra w ping-ponga nunchako? Jego szybkość i celność są niesamowite. Niestety, była to tylko reklama limitowanego modelu telefonu Nokia. Pomimo tego ciosy Bruce'a Lee były tak szybkie, że czasem nie dawały się uchwycić kamerą w zwykłej wówczas technologii 24 klatek na sekundę. Tylko spójrzcie, jak Bruce walczy z mistrzem Wing Chun z zasłoniętymi oczami. Choć istnieje wiele stereotypów na temat sportowców, Bruce Lee był bardzo skrupulatny. Mogło zaskakiwać, kiedy udało mu się robić to wszystko. Rzeczywiście, z napiętym harmonogramem treningów Bruce Lee często grał w filmach. Ponadto miał własną szkołę sztuk walki. Aby nadążyć za wszystkim, musiał doskonale planować swój kalendarz. Bruce Lee zapisywał swoje treningi, a nawet prowadził dziennik jedzenia. To pomogło mu ostatecznie stworzyć własną dietę. Bruce Lee to nie tylko aktor, ale prawdziwa legenda. Ma nawet własną gwiazdę w Alei Gwiazd. Zaczął grać w filmach jako dziecko w Hongkongu, ale zawsze marzył o Hollywood, więc wyjechał do USA i tam też zaczął grać w serialach, zyskując szybko sławę. Popularność pozwoliła mu otworzyć własną szkołę sztuk walki, rekrutować uczniów i pobierać od każdego spore honorarium.
Jedna lekcja w jego szkole kosztowała $300. Bruce mógłby zamieszkać na stałe w USA, ale miał ambicje i marzył o głównych rolach. Jednak amerykańscy reżyserzy nie widzieli w nim potencjału gwiazdy. Sfrustrowany Bruce powrócił do Hongkongu, a właśnie w tym czasie otworzył tam nowe studio filmowe i szybko zyskał główną rolę w filmie Big Boss. Brał udział we wszystkich inscenizacjach sztuk walki. Big Boss pomógł Bruce'owi wznieść się na nowy poziom. Udało mu się zrealizować nie tylko jako aktor, ale także jako reżyser scen walki. Odnoszący sukcesy i sławny Bruce powrócił do USA na plan filmu Powrót Smoka, w którym nie tylko zagrał, ale także wyreżyserował wszystkie sceny walki. Lee poznał Chucka Norrisa, a ich pojedynek w finale filmu stał się klasykiem gatunku. To od niego Bruce przejął umiejętność wykonywania wysokich kopnięć i także tych z półobrotu. Walka między nimi przez lata dla wielu reżyserów uchodziła za punkt odniesienia. Bruce Lee i Jackie Chan zagrali razem we Wściekłych pięściach. W tamtym czasie Jackie Chan był aspirującym kaskaderem i tylko na chwilę pojawił się przed kamerą. Według samego Chana podczas kręcenia filmu Bruce Lee przypadkowo go zranił, ale młody kaskader zapewnił mistrza, że wszystko w porządku, aby nie stracić okazji do pracy na planie. Po nagraniach Jackie Chan potrzebował pomocy medycznej, zaś Bruce Lee zdał sobie sprawę, że kolega wprowadził go w błąd. Niemniej jednak Bruce Lee nie złościł się na Jackie Chana, ale wręcz przeciwnie, szanował go za chęć pracy i rozmawiał z nim kilka razy na planie, mimo że kaskaderów było wielu. Linda Lee była pierwszą i jedyną żoną Bruce'a Lee. Po raz pierwszy spotkali się na wykładzie na temat chińskiej filozofii, który Bruce wygłosił w szkole Lindy. Młoda dziewczyna bardzo lubiła Bruce'a i postanowiła zapisać się u niego na lekcje sztuk walki. Bruce szybko zdał sobie sprawę, że to niechęć nauczenia się sztuk walki sprowadziła do niego Lindę. Na początku był zirytowany, że dziewczyna próbowała z nim flirtować. W końcu traktował swoją pracę zbyt poważnie, by akceptować takie zachowania podczas zajęć. Przez długi czas trzymał Lindę na dystans, ale wkrótce czarująca Amerykanka stopiła jego zimne serce. Z czasem też pobrali się. Linda przez całe życie towarzyszyła mężowi w karierze, być może dlatego w filmach z nim nie ma wątków miłosnych. Para ma dwójkę dzieci. Bruce zarabiał przyzwoicie, więc rodzinie niczego nie brakowało. Jego szkoła sztuk walki przyniosła dużo pieniędzy, ale filmy też znacząco poprawiły sytuację materialną. Garza nie była jednak tak duża jak u współczesnych gwiazd Hollywood. Na przykład za zdjęcia do filmu Big Boss otrzymał $7,500. Pomimo tego, że z zewnątrz wydawało się, jakoby w rodzinie Bruce'a Lee panowała sielanka, po śmierci aktora wyszło na jaw, że ten miał kochankę. W lipcu 1973 roku 32-letni Bruce wyszedł z domu na spotkanie i trafił potem do szpitala prosto z mieszkania swojej kochanki, tajwańskiej aktorki Betty Ting. Bruce'a bolała bardzo głowa, Betty przyniosła mu aspirynę i środek uspokajający. Później Bruce'a zabrano do szpitala, gdzie następnie zmarł. Lekarze podali tylko, że legenda doznała poważnego obrzęku mózgu. Linda Lee kategorycznie odmawiała rozmowy na temat tego okropnego dnia. Kobieta miała jedynie siłę, by jakoś zaakceptować tę gorzką prawdę, ale też zadbać o reputację męża. Linda dalej rozwijała szkoły sztuk walki Bruce'a Lee. Jedni mówili, że Bruce Lee był tylko dobry w inscenizowanych walkach, inni, że ze względu na kamerę wręcz przeciwnie, mistrz musiał zwalniać, bo jego ciosy były tak szybkie, że kamera nie była w stanie ich uchwycić. Trudno nam ocenić, jak naprawdę walczył Bruce Lee, bo w filmach faktycznie widzieliśmy tylko inscenizowane walki. W sieci pojawiło się jednak nagranie jedynej prawdziwej walki Bruce'a z jego najlepszym uczniem, Tedem Wongiem. Mając na sobie sprzęt ochronny, bo bez nich nie wolno im było walczyć, tam widać, jak naprawdę walczył Bruce Lee. Ocencie sami, czy to prawda, że Bruce był równie dobry w prawdziwym życiu, jak i na filmach.
Bruce Lee zmarł w 1973 roku, na długo przed erą smartfonów. Wszystko, co teraz o nim wiemy, opiera się na wspomnieniach krewnych, znajomych, partnerów biznesowych, filmach z jego udziałem, kilku kronikach filmowych i oczywiście wielu legendach oraz domysłach. To wszystko na dziś. Jeśli to wideo Was zaciekawiło, możecie je polubić i podzielić się przemyśleniami w komentarzach poniżej. Do zobaczenia wkrótce!